Cześć, witajcie z tej strony Piracki Klocki. E, ja wiem, że trochę dawno nie było odcinka żadnego. E, w zasadzie to ten odcinek to troszeczkę może... powinien być w piątek, jak ja to nagrywam w sobotę, więc może na dzisiaj to oglądacie, w zależności jak szybko to zmontuję, szybko zrobię. E, ale w każdym razie mamy dzisiaj zamiatareczkę y, z Lego City, numer katalogowy to 60249. E, nawet kartonik zachowałem no a często tak wiecie od razu chowam do szafy i tak mam go ale wiecie o co chodzi nie chce mi się go wyciągać e, no ale dobra e, przejdźmy może do instrukcji też rzadko bywa ale wiecie aż ten, ten zestaw wik już niedawno dostałem niedawno zmontowany więc wiecie chyba w środę e, czy może we wtorek coś takiego e, no i dobra e, od razu powiem może taki minusik jaki troszeczkę mnie zaskoczył w tym, tutaj, zestawie. No, tutaj nie ma materiałów promocyjnych, ale to nie jest minusik, o którym chciałem powiedzieć. Minusikiem jest to, że troszeczkę jednak się spodziewałem większej ilości elementów. No, bo zobaczcie, ja za niego dałem chyba około 3 dych, a on kosztuje katalogowo około 4 dych. No, i wiecie, tak trochę. No, wiecie, wiecie, tak. No, za 4 dychy to ja bym za to nie, nie dawałbym 4 dych za taki zestawik. No, ja myślałem, że więcej jest elementów, ale za to, co mnie tak pozytywnie rozczarowało, za to, że ma za to bardzo unikatowe elementy, więc tutaj zależy, czy chcecie mieć dużo pospolitych elementów jakichkolwiek, czy może wolicie mieć po prostu bardzo unikatowe elementy. No bo takich tutaj się rzadko się spotka takie te, te miotełka. No i więc wiecie, to już od was zależy, czy w Chcecie mieć unikatowe elementy, czy nie? Ja przechodzę do omawiania samego zestawiku. No dobra, pierwszym, może najmniej istotnym tutaj akcentem, elementem jest śmietnik. Śmietnik z bananem. On tylko to ma na tutaj. No, tylko to tutaj jest oferowany w zestawie. No, a sama zamiana tareczka zaprezentuje, może jak jeździ, bo to jest bardzo istotne. W sumie bardzo fajnie jeździ. Tutaj, te, te, te. Nie wiem jak to nazwać. No te zamiatacze o tak nazwijmy. Fajnie się kręcą tak ze sobą. Wszystko się kręci tak ze sobą bardzo fajnie. Po trudniejszym terenie to też poskakuje, więc to jest na plus dobrze zrobione. Nie mamy opcji, żeby nie wiem, jakoś tak nam gwałtownie, wiecie, do dołu spadło, więc to też jest na plus. Dobra, hipek na końcu. Hipka na końcu. A, powinno być z próbicą odchodzić, ale to okay. Przy ubicą już o koronawirusie, ja tylko gadam. No dobra. Hipka na koniec mówimy, chociaż nie jest jakiś zbyt ciekawy. Eee, tutaj mamy, to jest oczywiście wielki, wielki plus, bo Lego ostatnio ma tym problem, znaczy no po prostu rzadko nadaje nadruk. I to jest właśnie bardzo ciekawe, że w takim niewielkim zestawie, a mamy nadruk, a nie naklejkę. I to się bardzo chwali, to jest piękne, to jest genialne. Eee, no i okej, okay. przechodzimy teraz do tyłu naszej zamiatareczki. Trochę trudno odchodzi, od razu mówię. Tutaj ja sobie pozwoliłem schować elementy zapasowe, do nich też tam na koniec omówimy je. Eee, tutaj mamy tylko łopatę i zmiotkę, kolejną. Jakby jakieś drobniejsze śmieci, to nasza zamiatarka by nie dotarła do nich. Eee, no i też troszeczkę tutaj taki minusik wam już wskaże. Eee, dlatego, że, zobacz, otwieramy to od tyłu. I tu jest taki skos niefajny, i to tak od razu wypada. Wiecie o co chodzi? Że wkładamy, i od razu wylatuje o. gdzieś po podłodze. No i wiecie, można by to było bardziej mi takim łatwym, według mnie, rozwiązać, by było wiele lepiej, by wchodziło, ale no wiecie, na upartego możemy tak obrócić zamiatarkę o. o taki kąt, i o, już ma, możemy już może nam wpaść. No ale no wiecie, no. No trochę można by było lepiej z tym pokombinować, ale no nie źle, nie źle. E, nasz. Figureńka, e, Bardzo lubię ten uśmiech, bardzo go chciałem długo mieć, ale wam powiem, że... No niby taki przycień ale jakoś go lubię, nie wiem czemu. E, bardzo go chciałem mieć, a nagle to ile ich zdobyłem w tym roku, jakoś wam powiem. Chyba aż tego uśmiechu tu zdobyłem. E, jak ja tak wam powiem, tak na oko i nie kłamie tutaj. Chyba tak mam z sześć takich już buzik. To jest. No takie bardzo ciekawe. Że jak się czegoś chce, to później aż w takiej ilości może trafić w LEGO. E, czapka, no taka niby pospolita, ale okej okay, z daszkiem. No cóż, tutaj ubranie takie nie robotnika, choć na budowę też bym go dał w tle mógłby występować. E, no i wiecie. Zestawik jak zestawik. E, no oczywiście, to jest wszystko, wiecie. Mm, z ten zestawik trochę mi przypomina, ten taki z lat chyba 80 -tych, 90 90 nie powiem wam dokładnie, e, taki był tylko tak żółty, ale też miał identyczne te, te mm, zamiatacze, e, też niebieskie, o ile dobrze pamiętam, e, i wam pamiętam, ten zestaw, dla mnie to jest taki remake jego, e, no i wiecie, e, Trochę tak fajnie, że LEGO tak nieraz tak przywołuje starsze serie, chociaż no niestety rzadko, no ale no już dobra, dobra. E, no i ta zamiatarka jeszcze troszeczkę mi tak przypomina, mam miłe wspomnienia z grom e, LEGO Marvel Avengers. No i tam było na Avengerze, tam były takie te zamiatarki, właśnie żółte one były akurat, ale właśnie mi przypominały i tak jakoś mi się spodobało takie z tą grą, mi się skojarzyło, takie przyjemne nawiązanie. E, no i dobra, w sumie... Jaką by tutaj dać zestawikowi, no, tę rangę? No, na plus, że mamy tutaj jakiś realizm, że jest na przykład śmietnik, tutaj bananek, wiecie o co chodzi? Na plus, że nie ma naklejki, tylko jest nadruk i to jest w takim malutkim zestawiku, co nawet jakby dali naklejkę, ja bym nie płakał i nie bolałoby mnie to zbytnio, nawet jakby była to naklejka. No i te takie unikatowe elementy to też rzadko spotykałem. No tam boli, że to jednak wypadają te śmieci. Więc jaką by tu dać opinię, Opinie, opinię. Hmm, chyba zestaw mi aż tak niczym, nie tak zawęził. Może trochę cena za wysoka, ale ceną się nie przejmujemy. Zawsze można zawsze gdzieś kupić taniej. Więc daję mu recenzję 9,5 na 10. No głównie przez tą klapę z tyłu. Hmm. Jeszcze przejdziemy tylko zanim już zakończymy, bo już to już jest końcówka. Już się z panem żegnamy. Oczywiście. Zamiatarki nie będę rozbierał, bo zbyt fajne jako, jako całość jest bardzo fajna. E, pokażę jeszcze tutaj elementy zapasowe. E, elementy zapasowe. Mamy tutaj gładkie Otaj'a. To nawet fajne. Nawet się czasem wykorzystuje. E, taki drążek, to to już ja ich mam dużo to aż tak nie zachwycam się nim. E, taki groszek zwykły, pomarańczowy może być. Ym, taki tutaj nieskośny, tutaj jest taki jakby serek, taki przezroczysty, może być. I taki czerwony tutaj, pod jakąś lawę się nadaje takie światełko. No cóż, no. Dziękuję Wam za kolejny wspólny odcinek. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, y, że jesteście zadowoleni. Y, śmieciarka, może, że zamiatarka, może nie jest jakaś zbytnio nowa, czy tam stara, ale zawsze do dostania. Mam nadzieję, że jeżeli się komuś spodoba recenzja, może go dostać, e, kupić gdzieś. Ja go od razu mówię, kupiłem w biedronce, był na promocji, e, no i wiecie, może ktoś też ma niedaleko biedronkę, ma taką sytuację, że może dorwać tą zamiatarkę, więc bardzo polecam. No, na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć.